Czy ty kiedykolwiek się w ogóle odchudzałaś? Masz jakąś dietę, która na ciebie zadziałała? Tak, całe życie się odchudzam. A najlepsza dieta, żeby schudnąć, to jest nic nie jeść, moim zdaniem. Wiem, że inni nie popierają tego, ale na mnie akurat podziałało coś takiego. Akurat nie robiłam tego celowo, tylko wyszło to jakoś tak nagle, zbyt dużo stresów i tak dalej. Natomiast no myślę, że od tamtego czasu gdzieś tam staram się jeść bardzo zdrowo, no i jakoś tak nie tyję. No. Czyli co? Czyli twój sposób na utrzymanie sylwetki to jest co? Mało jeść? Ale sport jakiś, coś ten? Myślę, że tak, trochę sportu i raczej, na pewno sport jest super, ja natomiast jakoś tak nie mam go wystarczająco dużo, ponieważ nie mam czasu, ale mam nadzieję, że już niedługo wezmę się za siebie, że tak powiem. Natomiast racjonalne jedzenie, przede wszystkim trzeba uważać na to, co się je i nie pić coli, nie jeść chipsów, to są takie podstawowe chyba rady, starać się nie jeść cukru, ja mam z tym trochę problem, to jest ostatnia rzecz chyba, która została mi, z którą walczę, i starać się nie jeść jakoś makaronów, białego pietrzywa, tylko chleb żytni. A popełniasz jakieś takie grzechy, takie naprawdę złe w stylu kebab? Wiesz co, ja nie jem mięsa, więc nie, kebaba akurat nie, ale moim grzechem jest to, że biorę na przykład 3 tabliczki czekolady i je zjadam. I sama się dziwię sobie, jak ja mogę zjeść 3 tabliczki czekolady, bo przecież można zjeść sobie pół czekolady i będzie, przecież też się zaspokoi swoją ochotę na słodkie. Ale ja jakby jak jem już jeden kawałek, to później chcę jeszcze więcej i mi się wydaje, że w miarę jedzenia rośnie apetyt na to słodkie. Ale walczę z tym, staram się teraz jakoś to wyeliminować i po prostu walczę z sobą, żeby... Bo podobno jest tak, że jak się nie je słodyczy przez jakiś okres czasu, to później się ich nie chce. Ja teraz właśnie jestem takim królikiem doświadczalnym.